Dzisiaj jest pierwszy dzień po pastrze Pana. Trwamy w dniu zmartwychwstania. No ale kalendarzowo jeden dzień jesteśmy dalej. I już tego pierwszego dnia, można powiedzieć, zaczynamy rajd z dziejami apostolskimi. I zaczynamy go w dniu Pięćdziesiątnicy. Czyli myślę, że można tak powiedzieć, że już na samym początku widzimy, jaki jest cel tego czasu, który rozpoczynamy. Jaki jest jego cel? Co się będzie działo? Mamy teraz 50 dni na to, żeby zrozumieć, co ma się stać. I co się dzieje tego pierwszego dnia? Co robi Piotr, który wychodzi z wieczernika po zesłaniu Ducha Świętego? Głosi zmartwychwstanie Chrystusa. Głosi wszystkim znajdującym się w Jerozolimie zmartwychwstanie, czyli koniec śmierci, dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o Jezusie Chrystusie, który je przynosi. Przeżyjmy ten czas, wpatrując się w apostołów, których dzieje będziemy czytać. Niech oni idą do Galilei i tam mnie spotkają. Z tym przekazem zostawia Jezus kobiety, które spotyka w poranek zmartwychwstania. Wróćcie do Galilei, wróćcie do tego pierwszego miejsca, gdzie zostaliście powołani, gdzie spotkaliście Jezusa. Wróćcie do źródła, wróćcie do pierwszego zachwytu nauczycielem z Nazaretu. To jest miejsce też naszego spotkania. Ten czas, kiedy świętujemy Wielkanoc, jest też czasem odnowienia naszej wiary. Nie tyle sentymentalnego powrotu do tego, co było kiedyś, jak pięknie wyglądaliśmy w sukience czy garniturze podczas pierwszej komunii świętej. Nie chodzi o tani infantylizm. Chodzi o to, żeby wrócić do tego, co jest pierwsze, co jest najbardziej istotne w naszym życiu. Do tego momentu, kiedy spotkałem Jezusa, bo chodzi o to, żeby Wielkanoc odnowiła w nas życie.